Gabi Maru z Hell's Paradise ma szansę stać się moim ulubionym protagonistą ze współczesnych shonenów. Nie tylko przełamuje bowiem archetyp idealistycznego bohatera, ale i w swoim pragmatyzmie nie pozostaje jedynie milczącym sztywniakiem, jak to często bywa z tymi twardymi postaciami. A jednocześnie, pomimo brutalności, szybko okazuje się sympatycznym gościem, który po prostu miał nieszczęście dorastać w nieprzyjemnych warunkach. W przypadku shounenów na głównych bohaterów przeważnie wybiera się postacie z potencjałem, ale nieco poniżej poziomu siły reszty obsady, przynajmniej na początku swojej drogi. Powód jest oczywisty. Nadaje to sens progresji historii, ponieważ na naszych oczach postać rozwija się i emocjonalnie, i pod względem umiejętności. W Hell's Paradise wygląda to jednak nieco inaczej. Gabi Maru od samego wstępu przedstawiana nam jest jako potężna, budząca grozę figura w świecie serialu. Będąc członkiem grupy elitarnych zabójców Shinobi, nawet wśród swoich ludzi stanowi żywą legendę, znaną pod pseudonimem Gabi Maru The Hollow, po polsku Pusty, co odnosi się oczywiście do jego bezdusznego podejścia do ludzkiego życia. Opowieści o jego sile nie są przy tym w żaden sposób przesadzone. Gdy w końcu przychodzi nam zobaczyć go w akcji, to szybko przekonujemy się, że mało kto może się z nim równać w walce jeden na jeden. Obdarzony nadludzką wytrzymałością, zręcznością, siłą i paroma innymi atrybutami, a także umiejętnością stawania się żywą pochodnią, stanowi prawdziwą bestię. Mimo to zaskakująco powściągliwą w kwestii afiszowania się swoim talentem. Bo chociaż nasz bohater nie waha się odebrać komuś życia, jeśli tylko wymaga tego sytuacja, to nigdy nie robi tego w spektakularny sposób. Nie pławi się też swoim zwycięstwem. Jak pyta towarzyszkę w drugim odcinku... To jasno obrazuje nam, że nie jest okrutny. Po prostu wybiera najszybsze i najskuteczniejsze pokonanie przeciwnika. Niemniej serial nie zaczyna od ukazania nam jego zdolności walki. Gabi Maru startuje tu z pozycji pozbawionego chęci do życia i dosłownie proszącego o śmierć więźnia. Proszącego, ponieważ wykonanie egzekucji jest trudnym zadaniem, kiedy za ofiarę mamy kogoś, kogo skóra łamie ostrza, a ogień przyprawia co najwyżej o nieszkodliwe łaskotki. W każdym razie szybko przychodzą nam do głowy pytania. Co kryje się za jego apatią? Dlaczego tak bardzo pragnie śmierci? I właściwie jak ktoś tak uzdolniony znalazł się w niewoli? Odpowiedzi na nie udziela Sagiri, w piękny sposób rozwiązując wątpliwości tak nasze, jak i samego bohatera. Otóż wbrew pozorom Gabi Maru nie szuka śmierci, wręcz przeciwnie. Podświadomie stara się przeżyć za wszelką cenę, byle tylko znowu zobaczyć czekającą na niego żonę. Miłość jest głównym motywatorem jego chęci przetrwania, nawet jeśli sam nie zdawał sobie do tamtej pory z tego sprawy. Oczywiście brzmi to kiczowato, biorąc pod uwagę, że potęga miłości stała się w popkulturze memem, ale w przypadku Gabi Maru stanowi kluczowy element jego wewnętrznego rozwoju. Wychowany w brutalnym otoczeniu na morderce, niemalże wyzbyty z ludzkich odruchów, dopiero w zaaranżowanym małżeństwie z córką wodza klanu odnalazł pierwiastek człowieczeństwa. Yui, bo tak nazywa się jego żona, nie widzi w nim bezlitosnego zabójcy jak reszta wioski, a po prostu człowieka. I tak też go traktuje, przy okazji ucząc go wrażliwości oraz podstaw życia w społeczeństwie. Uczucie do niej zrodziło się więc w nastolatku z czegoś tak banalnego jak to, że jako pierwsza nie patrzyła na niego przez pryzmat potwora. Coraz mocniej zacieśniająca się więź z żoną skłoniła go do lekkomyślnego posunięcia, jakim była prośba do władza klanu o to, by zwolnić go z obowiązku bycia zabójcą. Prośba, która skończyła się zdradą, uwięzieniem, a w końcu i wysyłką na śmiertelnie niebezpieczną wyspę w poszukiwaniu eliksiru życia, czyli głównym wątkiem Hell's Paradise. Cel Gabi Maru jest prosty. Wrócić do żony. A że przy okazji jest cholernie utalentowanym wojownikiem, to jak najbardziej ma ku temu fizyczne możliwości. I tutaj rodzi się kolejne pytanie. Czego ktoś tak kompetentny jak on musi właściwie nauczyć się w trakcie drogi bohatera? I choć trochę za wcześnie, żeby definitywnie na nie odpowiedzieć, bo jesteśmy jeszcze w trakcie misji, to myślę, że z dużą dozą pewności możemy wskazać dwie rzeczy. Obie zasygnalizowane już w początkowych odcinkach. Po pierwsze, Gabi Maru musi zrozumieć, że swoje wyjątkowe umiejętności może wykorzystywać nie tylko w morderczych celach, ale i jako narzędzie do obrony innych, co przybliża go nieco do drogi Thorfinna z drugiego sezonu sagi winlandzkiej. Ogólnie Gabi Maru pod wieloma względami przypomina Thorfinna, jakby się nad tym zastanowić. Po drugie zaś, Gabi Maru musi, jakkolwiek trywialnie to nie zabrzmi, nauczyć się bycia człowiekiem. Tak jak Yui odsłoniła jego wrażliwą, emocjonalną stronę, tak teraz musi zaprezentować ją też innym. Zrozumieć, że przyczepiona mu na lata maska pustego nie definiuje jego prawdziwej osobowości. I nie ma niczego strasznego w odsłonięciu jej przed światem. Bo bycie pustą, wypraną z emocji skorupą nie ma nic wspólnego z siłą. Można pokusić się o stwierdzenie, że jest dokładnie odwrotnie. Pozbawiając się emocji, próbujemy w ten sposób uciec od niewygodnych dla nas odruchów. Odgrodzić się od tego, czego nie możemy rozwiązać przemocą. Dopiero wyjście naprzeciw targającym nas uczuciom i zaakceptowanie tego, co kotłuje się wewnątrz nas, świadczy o prawdziwej sile, bo dopiero to pomoże nam odnaleźć jej pokłady, o które wcześniej byśmy siebie nawet nie podejrzewali. I to czyni jego
potencjalną drogę rozwoju poruszającą i ujmującą, a samego Gabimaru niezwykle interesującym bohaterem, zupełnie innym niż ci, do których przywykliśmy w shonenach. Niedoskonałym i zdecydowanie nie będącym modelowym przykładem postępowania, ale takim, który na naszych oczach staje się lepszą osobą. Który ze zgaszonego, obarczonego ciężarem odebranych żyć pustego przemienia się w empatyczną, zdolną do nawiązywania relacji z innymi jednostkę. Po prostu człowieka. A niektóre z jego cech charakteru zaczynają ujawniać się już teraz, bo w swoich interakcjach z Sagiri okazuje się zaskakująco zrzędliwy czy wręcz pyskaty. Gabimaru stanowi żywy dowód na to, że nie musimy zachowywać się tak, jak oczekuje tego od nas otoczenie. Że to my decydujemy o sobie i nawet w obliczu niezależnego od nas uwarunkowania możemy odmienić swój los tak długo, jak będziemy walczyć o to, w co wierzymy i w kogo wierzymy. A akurat wojowniczych umiejętności od początku naszemu bohaterowi nie brakuje. To żywy taran, z jakim niewielu może się mierzyć. Hell's Paradise nie jest więc opowieścią o stawaniu się silniejszym fizycznie. Hell's Paradise opowiada o poszukiwaniu siły wewnątrz siebie, znajdowaniu jej w swojej wrażliwości, determinacji, a nawet w słabościach. I to wszystko składa się zarówno na unikalne spojrzenie na istotę siły, jak i unikalnego głównego bohatera, stanowiącego prawdziwy powiew świeżości w gatunku. Bohatera, który przy okazji ma szansę zostać jednym z najlepszych protagonistów we współczesnych shonenach.